Wtedy Lech to była potęga polskiej piłki, ale wy również nie staliście na straconej pozycji, no bo pokonaliście Górnik Zabrze w finale Pucharu Polski. Jak teraz pan wraca do tych wspomnień, to jakie uczucia temu towarzyszą? No wspaniałe, no wielka radość dla mnie jako młodego zawodnika, który wchodził dopiero w ten świat dorosłej piłki. Było to coś nie do opisania. Puchar Polski, za chwilę super puchar z zawodnikami, których oglądałem w telewizji, więc ogromne przeżycie i to mnie motywowało do tego, żeby grać jeszcze lepiej w piłkę i myślę, że udało mi się to osiągnąć i życzę obecnym zawodnikom Miedzi, żeby tak samo do tego podchodzili spokojnie, ale z wielką taką wiarą i ambicją.